Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stivi, a to jest kolejny materiał na naszym kanale, tym razem jest to Minecraft Dungeons, także siemaneczko wszystkim, dawno Dungeonsów na kanale nie było, także lecimy z następnym odcinkiem, musimy troszkę nadrobić, ponieważ jak będziemy te odcinki tak rzadko wrzucać, jak ja będę te odcinki na kanał tak rzadko wrzucał, no to będziemy tą fabułę, która tutaj jest, przechodzili bardzo długo, także lecimy z kolejnym odcinkiem, tym razem bez Leona, ponieważ Leon nie mógł ze mną nagrywać, a nie chciałem na niego czekać kolejny dzień, żeby po prostu nagrać z nim odcinek, bo tak jak mówię, by to trwało zbyt długo. Oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie koniecznie subskrypcję i koniecznie zostawcie dzwoneczek. Mamy tutaj oczywiście naszą mapę i wybieramy sobie kolejną misję. Zobaczcie, mamy tutaj na razie 3 misje wykonane, także ogólnie staram się robić tak, że po prostu robimy jedną misję na jeden odcinek. Także mamy błotniste bagna, mamy oczywiście tutaj poziom trudności do wyboru i nie wiem dlaczego mi się tutaj ustawiło na 2. Wybierz poziom trudności, domyślny 1, domyślny 2 albo domyślny 3. Weźmiemy sobie domyślny 2. Zalecana moc 4, twoja moc 5, okej. Okej, także mamy jakiegoś tutaj wstępniaka. Ja się tutaj odzywał nie będę może, żeby tutaj wam nie przeszkadzać w fabule. Ale powiem wam, że mapa prezentuje się naprawdę mega, nie będę tego pomijał. Wow, bagna skrywają wiele niebezpieczeństw. No dobra, także moi drodzy, przechodzimy do kolejnej misji. Okej, także szukamy wywarów i tak jak mówię, mapa jest naprawdę mega. Tak jak ja nie lubię takich mrocznych klimatów, to ta mapka prezentuje się naprawdę świetnie. Ja tak sobie tutaj chodzę na razie, bo sobie podziwiam jak to wygląda, ale już przechodzimy do naszej rozgrywki. Ewentualnie ekwipuneczek sobie zobaczymy, czy ja coś tutaj lepszego mam, bo ja mam w sumie tutaj tą moc taką, to takie fioletowe coś, nie wiem co tu jest. Mam ogólnie, jak ktoś nie wiedział, to macie tutaj mój cały ekwipunek, to co mam. Mam poziom 6 i możemy sobie na przykład w mieczyku tutaj coś ulepszyć, zaangażowanie i co wy na to? A w sumie ewentualnie zobaczymy, czy mamy jakiś lepszy miecz. Nie, to ma 7 aż, także to chyba będzie dobre. Aha, tu mogę ogólnie sobie, tu widzę, jest to podzielone. Okej, rozumiem, rozumiem. Dobra, weźmiemy sobie mieczyk, tak jak mówię, ten co mam i sobie go tutaj ulepszymy, narzucimy mu jakby takiego perka, taką moc zaangażowanie i zobaczcie. Aha, zobaczcie, mamy tutaj poziomy ulepszeń. Pierwszy poziom ulepszenia jest już zrobiony, mamy tutaj drugi i potem jeszcze jest 3. Także myślę, że możemy to ulepszyć. Ło, za drogo, dlaczego za drogo? Niestety nie możemy ulepszyć na poziom 3, także nic z tym nie zrobię, ale myślę, że i tak będzie naprawdę ok. Ogólnie dawno tej gierki nie odpalałem na swoim komputerze, bo czekałem na Leona. I powiem wam, że ja zapomniałem jak tu się steruje troszeczkę, ale myślę, że dam radę. Okej, prawym się strzela z łuku. Mamy tutaj szkielety, a mapkę jak się odpala? Dobra, mamy mapkę, tutaj są jakieś, widzę w ogóle pomieszczenia, do których nie wiem jak dojść, pewnie jakieś takie ukryte. No ale co, myślę, że sobie bez Leona poradzimy i będzie okej. Dobra, dostaliśmy tutaj jakąś pasywną umiejętność, jakiś miecz, to jest chyba siła, tak? Dostaliśmy jakąś siłę. Mamy oczywiście na samym początku zombiaki, mamy TNT, zaraz gdzieś rzucimy w kogoś tym TNT. I tak jak mówię, postaram się tą mapkę, bo z Leonem jak chodzę, to Leon zawsze do przodu gdzieś tam idzie sobie i mnie zostawia totalnie, a chciałbym wam tą... Ła, źle rzuciłem, a w sumie dobrze. A chciałbym wam tą mapę pokazać jak najlepiej. W ogóle bardzo długo to TNT wybuchało, które teraz rzuciłem. To mi się nie podoba, troszeczkę za długo. Dobra, mamy kolejne szkielety. Mam tutaj... muchomora mam, tak, muchomora mam tutaj buty szybkości i mam tutaj jeszcze róg wichrów, także takie mam umiejętności, takie te jakby przedmioty, które mi coś tam dodają. Okej, mamy czarownicę, o nie, ona się leczy, to jest złe, te czarownice się leczą. Oj, powiem wam, że może tutaj nie być łatwo. Dobra, cienista forma. Okej, zobaczcie, nie widać mnie teraz, jestem niewidzialny, najsik. Ogólnie powiem wam, że bardzo czekam na dodatek i chciałbym właśnie do tego momentu przejść tą podstawkę, także dobrze by było. Dobrze by było jeszcze, jakbym ja mógł tutaj w nich czymś rzucić. Nie wiem, czy ja mam przy sobie racę, nie mam racy, ale tego też mogę używać, zobaczcie. Użyłem sobie teraz tego grzybka, pod 2 mam szybkość, o. I mamy jeszcze róg. Wow, dobra, dobra, okej. Wiecie co? Ten grzybek się bardzo długo regeneruje, a właściwie co on mi takiego daje, ten grzybek? Czas znacznie zwiększa, coś mnie bije! O nie, czarownica, niedobro. Jak tych czarownic to ja już nie lubię, nie? Już ich nie lubię normalnie. Dobra, są strzały. I czekajcie, bo tutaj zombie kolejny do mnie idzie i kolejny jakiś nosacz, a ja miałem zobaczyć sobie, co daje mi ten grzybek. On mi tutaj daje znacznie zwiększa szybkość ataku i poruszania się. Okej, tylko że bardzo długi czas jest odnowienia tego grzybka, więc strasznie słabo. I ogólnie mamy nowy cel, teraz dopiero zobaczyłem. Dobra, podpalamy sobie te wszystkie umiejętności, które tutaj mam. Slime w ogóle, nie? Tego to jeszcze nie widziałem. Ja ogólnie się tak dziwię, bo to co wszystko tutaj widzę, bo powiem wam, że ja u innych youtuberów nie oglądałem tej gierki, także dla mnie wszystko to co tutaj widzę jest nowe. Więc myślę, że to jest też spoko, właśnie moja reakcja na to wszystko. Specjalnie nie oglądałem tej gierki u innych ludzi, odejdź ode mnie, żeby sobie samemu to wszystko ogarnąć. I kolejna czarownica. Ona rozumie, że to mnie zatruwa, tak? A, HP po prostu, okej, życie zabiera, okej. Jaki mamy cel? Wracając do naszego celu. Zniszcz mikstury, musimy poniszczyć mikstury czarownic, okej, już rozumiem. To jest nasz cel misji. Dobra, mogę sobie to poużywać, a ten róg, on chyba odpycha. Zobaczcie ile tego tu wszystkiego jest. Ja bym chciał sobie to podnieść, o, nawet creepery! Jeszcze creeperów tu brakowało. Dobra, dobrze jest. Wow, proca nam wyleciała! Mamy procę, słuchajcie. Nice, to na pewno lepsze niż łuk. Dobra, rozwaliliśmy jeden tutaj kociołek czarownic i w ogóle ja zaraz umrę. I tak, wracając. Gdzie jest... Czekajcie, bo coś tam słyszę, słyszałem, że coś do mnie biegnie. Kolejny zombie. Może ja to tutaj porozwalam, bo nie wiem, czy one będą się cały czas spełniły. Emeraldy oczywiście zbieramy, później jakoś wykorzystamy w sklepiku, także warto zbierać emeraldy. Pamiętajcie, że jak gracie w tą gierkę, macie tą gierkę, to pamiętajcie, żeby zbierać emeraldy. W ogóle ten ziomek się zblokował chyba, patrzcie. Zablokował się. O ty, zablokował się, ale mnie bije. Tutaj mamy procę, zobaczcie. Proca jest, wow, dużo lepsza od tego łuku, nice. Potrójne strzały, no nie... Najsik, normalnie najsik. Ogólnie powiem wam, nie wiem jak to tutaj działa w tej grze, ale bym bardzo chciał iść w magię, nie? Tak po prostu jakąś różdżką strzelać, coś takiego. Także to by było naprawdę spoko. Także idziemy tutaj w tym kierunku, tutaj się coś otworzyło i oczywiście jest pełno kolejnych małych zombiaków i dużych zombiaków i jest kolejna proca, okej, spoko, jest nawet lepsza od tej co mam teraz. Gdzie ta proca? Tak, jest jeszcze lepsza. Okej, będę musiał w sklepiku posprzedawać te rzeczy, które ja mam. I tutaj wchodzimy i mam nadzieję, że to nie jest koniec misji. Nie, to nie jest koniec misji, ponieważ jest cel znajdź kościół, ale czy coś tu jest? Halo, halo? Bo to tak ciekawie wygląda, ale nic tu chyba nie ma. Enderman bossem! No nie wierzę! Czy wy to widzicie? Enderman jest tutaj jakimś bossem. O nie, to jest złe. To jest mega złe, ale świnka jest za to. Dawajcie tą świnkę, oj ja umrę zaraz. Dawajcie tego Endermana, trzeba go załatwić. Dobra, dosyć słaby jest, jakiś nieogarnięty, ale teleportuje się cały czas. I ta świnka, o coś mi dropnęło, okej. Podniosłem łuk łowcy, ale on jest słabszy z tego co widzę. Natomiast zabiliśmy świnkę, która miała na sobie skrzyneczkę i pełno emeraldów, także bardzo fajna sprawa. Dobra, podwójeczką szybkość dodatkowa. Tam mieliśmy przez chwilę podwójną szybkość, także fajna sprawa i widzę, że mamy większego damage'a. Zobaczcie, siłę dostaliśmy większą, także też fajna sprawa. Kolejny slime, halo, halo. Witam. Jezus, ile tego tutaj. Ile tych slime'ów. Okej, kolejne przejście i tutaj pewnie będzie gdzieś już nasz kościół. Zobaczcie, mamy speeda i teraz mamy podwójnego speeda. To jest naprawdę coś mega. Uuu, przedmiot jakiś podniosłem. Coś tam mi wydropiło. Zaraz zobaczymy co to jest. Tam wcześniej chyba też mi coś wydropiło, ale tego nawet nie podniosłem. Znaczy nie sprawdziłem co tam dropnęło. Także zaraz zobaczymy. Ło, najsik. 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 O nie, no powiem wam teraz to mega. Czy ja mogę to od razu na przykład ulepszyć? Poziom mam 7 i mogę, zobaczcie, grabież, poszukiwacz i karcenie. Zwiększono obrażenia plus 20, od razu bierę to. O, kolejna czarownica. Kolejna wiedźma. Uciekaj ode mnie. Nice. Wow, wow, co mi się prawie spadłem chyba w przepaść. Ja muszę z bliska ją uderzyć. Jaki to ma w ogóle zasięg, zobaczcie. Jaki to ma zasięg. Nice. Mega. A tu wejdę czy tu nie wejdę? Chyba nie wejdę, okej, idziemy dalej w tym kierunku. Nie no, powiem wam, to co teraz wydropiło to jest mega, naprawdę. Creeper! I to na hita creepera, wszystko prawie na hita mam. Wow, mega. Dobra, dostałem jakąś regenerację, także HP mi się odnawia. Odnowi, najsik. Te tabliczki, które tutaj są, strasznie mnie niepokoją. Te o tutaj. Zakładam... Ja tu mogę sobie iść? A, chyba nie mogę. No okej, nie było tematu. Te tabliczki, które są z tymi czaszkami mnie strasznie niepokoją. Powiem wam. Coś czuję, że to będzie się działo jeszcze, że to nie jest koniec. Dobra, chlebek mamy, kolejna regeneracja i idziemy dalej. Czy coś tu jeszcze jest? Halo, halo. Oprócz tych zombiaków. Dobra, idziemy w tą stronę. Jabłuszko. Tu jest takie lekkie rozwidlenie. Wow, podnosi łuk łowcy, który jest chyba lepszy od tej procy, którą mam obecnie. Także naprawdę spoko. Ogólnie to, co mam teraz do walki wręcz, to jest niestety wolniejsze, ale za to ma lepszy zasięg jakby. Także fajnie, fajnie. Zobaczymy, co to za łuk nam wypadł. Wow, zobaczcie, jaki łuk mega. Okej, bierzemy ten łuk, z tym, że ten łuk, który mam teraz, to tylko jedną strzałą strzela, także to nie jest chyba takie dobre, ale ma większe obrażenia za to, więc spoko. Tam jakaś skrzynka była w ogóle, idziemy po tą skrzynkę, może coś wydropi fajnego. Halo, halo, skrzyneczko, gdzie jesteś? Tutaj jesteś, emeraldy, nice. Dobrze, że ją zauważyłem na tej mapie, jak stąd wyjść? Halo? Wow, już myślałem, że stąd nie wyskoczę. Okej, kolejne zombiaki. Nawet pająk się pojawił. Chyba pająka wcześniej nie było. Nie chcę tego TNT, a już podniosłem przez przypadek w sumie. No dobra, niech będzie. Kolejne emeraldy, nice. Kolejne emeraldy. I czy coś tu jeszcze jest? Kolejne emeraldy są, no najsik. Podoba mi się takie coś. Będzie do sklepiku później. Pewnie coś można fajnego za te emeraldy kupić. Kolejne małe zombiaki upierdliwe. O, nawet nie wiedziałem, że można tak dwa TNT jedno na drugim. Dobra, w ogóle tego speeda nie używam. I tego rogu nie używam. Nie mogę się przyzwyczaić. Dobra, jest boss chyba, zobaczcie. Jest boss, nowe wyzwanie. O, okej, to nie jest takie łatwe. W ogóle trafiłem tym TNT? Co ja mam tu robić? Halo, co ja mam tu robić? Kogo ja tam mam uderzać, bo ja nie wiem. W ten garniec na środku? Tak, muszę ten garnek bić, co tu jest, okej. Już wiem, ale chciałbym uciec, nie mogę uciec. Jeden. Dobra, damy radę, myślę, że damy radę. Ale strasznie dużo tego się tu zespałniło, zobaczcie. Teraz by się chyba ta proca przydała. Trzeba w ten garnek strzelać. O, masakra, nie? A jakbym dał trójka, dobra. Oj, to nie jest takie łatwe, nie? Jednak Leon by mi się chyba przydał tutaj. Powiem wam szczerze. Wow, w ogóle ile tego strzela, ile tego jest. Najgorsze jest to, że to chyba nie znika sobie. Dobra, to naprawdę nie jest takie proste. O, jest TNT. Jest TNT. O nie, czemu to tak daleko poleciało? To tak nie miało polecieć. Dobra, ale trafiło. Dobra, jest, trafiło. Oj, umrę. Ten w ogóle się tutaj zablokował. Zobaczcie, co się dzieje z tym ziomkiem tutaj. Ragdoll widzę dobry. Dajcie mi jabłuszko jakieś, żeby wyleciało czy coś. Dobra, umrę chyba. Powiem wam tak. Mam nadzieję, że jak umrę, to ten garniec, ten boss cały, to będzie miał tyle życia, ile ma teraz, a nie, że mu się zregeneruje. Dobra, dobra, teraz patrzcie na to. To i lecimy. Cyk i trzeba cofnąć. O, co on użył? Oj, teraz chyba umrę. Tak i tak. Oj, trzeba uciekać powoli. O, było jedzonko, nice. Dobra, teraz mam dużo perków. Nie, ile mu zostało życia? No nie, ale dobra, życie mu się nie zregenerowało, okej. Czyli to nie jest takie trudne. Mam jeszcze 2 życia, okej, czyli teraz już go robimy. Jakbym wiedział wcześniej, to bym tak aż się nie stresował tutaj, dobra, udało się. Teraz musimy uciec z bagien, okej, jeszcze ucieczka z bagien pozostała. Na szczęście bossa zabiliśmy, ale dlaczego ja nic nie dostałem? O, jaka proca, nice, zobaczcie co ja dostałem, jaką procę. Okej, ile to ma strzał? No nieźle, 5 strzał wylatuje, nice, okej. Misja wykonana, słuchajcie, podoba mi się, naprawdę mega. O, żniwiarz, co to jest w ogóle? Żniwiarz wysysa duszę z ciał zmarłych, nice. Co to jest ten żniwiarz? Jak to się używa? Aha, to jest jakby tutaj umiejętność. A to jest artefakt, o, artefakty. Dobra, zostawimy sobie to tak o, okej, niech będzie tak. Okej, także mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, no to musicie koniecznie zostawić kciuka w górę, to może zacznę częściej ją wrzucać, ale musi być miejsce również na naszego Beworlda i tak dalej, i tak dalej. Także trzymajcie się, hej!